Witaj na moim kanale. Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku tematyką będzie dyskopatia, a dokładniej przedstawił ci cztery podstawowe rodzaje dyskopatii. W ten sposób lepiej zrozumiesz swój kręgosłup. Jeżeli masz problemy z dyskopatią, to lepiej zrozumiesz to, co się w Twoim organizmie, dokładnie w Twoim kręgosłupie dzieje. Zacznijmy od definicji dyskopatii. Jest wiele różnych definicji dyskopatii. Głównie są to definicje, które mówią, że dyskopatia to jest choroba krążka międzykręgowego. Natomiast ja wolę inną taką biomechaniczną definicję, która brzmi, że dyskopatia to jest uszkodzenie krążka międzykręgowego czyli elastycznego elementu oddzielającego od siebie kolejne kręgi kręgosłupa. Jest to jedno z najczęściej występujących schorzeń kręgosłupa. Krążek międzykręgowy potocznie nazywany jest dyskiem. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej odcinkowi lędźwiowemu kręgosłupa. Jak widzisz na zdjęciu, odcinek lędźwiowy kręgosłupa składa się z pięciu kręgów lędźwiowych, które są oznaczone za pomocą literek L1, L2, L3, L4, L5. Oraz krążków międzykręgowych, które są pomiędzy nimi. Jeżeli bliżej się przyjrzymy temu kręgosłupowi, to tutaj tobie zaznaczyłem kręgi L1 oraz L2, natomiast pomiędzy nimi jest krążek międzykręgowy. Przyjrzyjmy się teraz różnym rodzajom dyskopatii. Zaczniemy od braku dyskopatii, czyli u osoby zdrowej, gdzie kręgi są zdrowe i krążek międzykręgowy jest zdrowy, to mamy mniej więcej około 8 mm grubości krążek międzykręgowy w odcinku lędźwiowym, który leży Pomiędzy kręgami. Ten krążek międzykręgowy, tak jakby te kręgi ze sobą no, sklejał w jakiś taki sposób i pozwalał tym kręgom w sposób elastyczny się poruszać. Ten krążek międzykręgowy przypomina coś, co spaja te. Kręgi i ten krążek międzykręgowy ma takie właściwości elastyczne, sprężyste. On się wygina w najprzeróżniejsze strony. Dzięki temu kręgosłup nasz może się ruszać, czyli kręgi mogą się przemieszczać względem siebie. Pierwszą postacią dyskopatii jest starcie równomierne krążka międzykręgowego. Czyli popatrz na Lewym obrazku, na lewym rysunku, krążek międzykręgowy jest normalny. Natomiast na prawym rysunku, ten krążek międzykręgowy jest tak mniej więcej grubości, no tak, 30-40% tego krążka normalnego. Ten krążek międzykręgowy przy tym uszkodzeniu został starty na całej swojej długości. I został starty równomiernie. Druga postać dyskopatii to jest starty krążek międzykręgowy nierównomiernie. Tutaj na tym rysunku po prawej stronie mamy od naszej strony patrząc, lewa część jest normalna, a prawa część została tak po skosie starta. Czyli ktoś, kto jest przechylony w bok, lekko po skosie chodzi, zgięty na jedną stronę, no to wtedy będzie miał no, starty krążek międzykręgowy z jednej strony. Kolejne trzecie już uszkodzenie krążka międzykręgowego, to jest przepuklina krążka międzykręgowego i ta przepuklina, to jest nic innego jak wypłynięcie jądra miażdżystego z krążka międzykręgowego na zewnątrz. E, tak się składa, że no, jądro miażdżyste leży wewnątrz krążka międzykręgowego. Jeżeli to jądro miażdżyste i krążek międzykręgowy e, weźmiemy, że ma postać podobną do śliwki, no to pestka to jest odpowiednik jądra miażdżystego, natomiast miąż to jest odpowiednik krążka międzykrągowego tej otoczki krążka międzykręgowego. I teraz jeżeli ściany krążka międzykręgowego zaczną pękać, to, ten, to to jądro miażdżyste zacznie się wylewać na zewnątrz. O przepuklinach krążka międzykręgowego będzie oddzielny film, natomiast w tej chwili mamy takie uszkodzenie typu wypuklina, czyli krążek międzykręgowy został wysunięty na zewnątrz, czyli ściany zostały wysunięte na zewnątrz. Te wysunięte ściany krążka międzykręgowego na zewnątrz zaznaczyłem kolorem czerwonym czyli kolor czerwony plus kolor ten granatowo-niebieski to jest cały krążek międzykręgowy. Możemy ten, to uszkodzenie wyobrazić również jako tak, coś w rodzaju takiego bąbla na krążku międzykręgowym. I czwarte już uszkodzenie krążka międzykręgowego to jest uszkodzenie na poziomie góra. Dół. W tym układzie krążek międzykręgowy nie uszkadza się do boku, tylko uszkadza się do góry, a ponieważ uszkadza się do góry, no to uszkadza struktury kostne, czyli uszkadza kręgi, kręgosłupa, i w ten sposób w tych kręgach kręgosłupa powstają różnego rodzaju dziury. Na rysunku masz taką dziurę u góry i taką dziurę u dołu. U niektórych pacjentów jest tylko jedna dziura u góry, czyli jest przestrzeń wybrzuszenie do góry. U innych pacjentów jest wybrzuszenie tylko do dołu, a u jeszcze innych jest i u góry, i u dołu. W ten sposób dowiedziałeś się o czterech rodzajach uszkodzeń krążków międzykręgowych. Dla przypomnienia uszkodzenie typu starcie krążka międzykręgowego. Równomierne uszkodzenie typu starcie krążka międzykręgowego po skosie, uszkodzenie krążka międzykręgowego typu przepuklina krążka międzykręgowego i uszkodzenie krążka międzykręgowego typu guski szmorla.